W niedzielę Miejska Orkiestra Dęta dała koncert kolęd w Szkole Podstawowej nr 3. Gromadził on sporą grupę mieszkańców naszego miasta. Orkiestra istnieje już blisko 23 lata, z krótką 7-letnią przerwą. Zawsze była dumą szkoły, a przede wszystkim jej dyrygentów, pana Bienia i Ciechańskiego, którzy wytrwale przyjeżdżali z Poznania na cotygodniowe próby. W czasie swojej działalności orkiestra zdobyła wiele wyróżnień i nagród, m.in. za udział w finałowym przeglądzie orkiestr dętych w Kaliszu. Obecnie zajęcia z naszymi grającymi dziećmi prowadzi pan Ignacy Bień i jego koledzy pan Holas i pan Maćkowiak. Dzieci tajników wiedzy o muzyce uczą się ponad rok, tworząc tak zwaną małą orkiestrę dętą. Liczy ona 32 osoby. Koncert kolęd był ich drugim wspólnym występem z dużą orkiestrą. Dzieci, odświętnie ubrane i niezwykle podekscytowane niecodziennym wydarzeniem, wypadły wspaniale. Ich białe bluzeczki i koszule doskonale harmonizowały z bordowymi marynarkami ich starszych kolegów muzyków. W jej szeregach znajdują się przede wszystkim członkowie tej pierwszej orkiestry działającej przed laty. Na koncert przybyli ci, którzy lubią tego rodzaju muzykę i akurat mieli wolny czas. Nie zabrakło również rodziców występujących dzieci. Na pewno czuli się szczęśliwi, widząc swoją pociechę wśród oklaskiwanych przez widzów. Obecni byli także przewodniczący Rady Miejskiej pan Ryszard Kurp oraz ksiądz dziekan Markiewicz, który, chcąc utrwalić ten udany występ, robił grającym zdjęcia. Najbardziej jednak podobało się to granie najmłodszym widzom, którzy zajęli miejsca w pierwszym rzędzie i zachwyceni wytrwali do końca koncertu. Być może jest to nowe pokolenie przyszłych podopiecznych pana Bienia. Po koncercie członkowie oraz dyrygent orkiestry zebrali się w świetlicy szkolnej, gdzie w obecności dyrekcji szkoły oraz zaproszonych gości złożyli sobie życzenia świąteczne i połamali się opłatkiem. Następnie zasiedli do kolacji wigilijnej przygotowanej przez panią.